Witam Was bardzo serdecznie na turkusowym webinarze, który mamy w każdy ostatni wtorek miesiąca o godzinie 10, podczas którego zajmujemy się tematami turkusowych organizacji, samozarządzania, innowacji w sposobie organizacji firmy i innowacji w kulturze organizacyjnej. Tak jak w każdy wtorek zajmujemy się różnymi tematami. Zapraszam. Miło mi Was widzieć i rozumiem, że a propos dzisiejszego tematu, to mamy rzeczywiście system wynagrodzeń i finansów. I tutaj rozumiem, że możemy już przejść do kolejnego slajdu. Także mamy, a propos dzisiejszego tematu, mamy sposoby wynagradzania i system płac w turkusowych organizacjach pokazane na przykładzie 3 case'ów biznesowych. Mhm. My jesteśmy realnie działającą firmą i my naszym sposobem działania się zainspirowaliśmy właśnie takimi dwoma organizacjami i zanim dojdziemy do naszego sposobu działania, która jest po prostu według mnie rewelacyjna dla firm konsultingowych, doradczych, właśnie coachingowych, szkoleniowych, to przygotowałem tą prezentację po to, żeby pokazać właśnie te inne modele organizacyjne. Mhm. Także tym pierwszym case'em, który mamy, to mamy case właśnie firmy Burtzorg z Holandii, czyli jednej z najlepszych przykładów turkusowych organizacji na świecie. To jest zespół, jeden z pierwszych, i tutaj zdjęcie początkowe z roku 2006. No i właśnie firma, która działa i poprawia życie starszych osób w Holandii, ale w tym momencie to już nie jest tylko model biznesowy, który się sprawdził w Holandii, ale praktycznie w wielu miejscach na świecie, oddziały w Japonii i wielu innych kolejnych miejscach. I tutaj krótka informacja na temat organizacji Burtzorg. Już prowadziłem cały jeden webinar, jakiś tam rok temu około. I można go znaleźć na kanale YouTube. Natomiast firma została właśnie powołana przez tak naprawdę pielęgniarza z 4 innymi pielęgniarkami w 2007 roku i praktycznie w bardzo szybki sposób w 2014 roku już mieli 9 tysięcy pielęgniarek w 800 niezależnych, autonomicznie działających zespołach. I to jest właśnie bardzo dobry case, ponieważ jeden z naprawdę z najlepszych case'ów turkusowych organizacji i skalowania. I na ich podstawie właśnie można przeanalizować, na jakiej zasadzie funkcjonują. Ponieważ turkusowe organizacje opierają się na tym, i to jest jeden też z takich przełamaniu mitu, ponieważ wiele osób sobie wyobraża, że to jest taka organizacja, w której jest chaos, w której nie ma liderów. Natomiast sytuacja jest zupełnie inna. Tak naprawdę tam jest dużo liderów, zresztą to widać też po naszej organizacji, po innych turkusowych organizacjach. To też jest właśnie dokładnie tak samo, czyli jest wielu liderów, którzy kształtują. Zgadzasz się z tym? Tak, zgadzam się. Oczywiście oprócz liderów, właśnie jeśli chodzi o samo zarządzanie, to generalnie też podchodzimy do tego w ten sposób, że tak naprawdę w samozarządzaniu jest istotne też pewnie to, że każdy jest jakby odpowiedzialny też za siebie i za kształtowanie tego, co jest w organizacji, prawda? Także można powiedzieć, że oprócz tych liderów, jeśli chodzi o takich zespołowych, każdy z nas jest w jakimś sposób liderem. Oczywiście, dla siebie, tak, dla swojego całego podwórka, dla swojej działki, z czym się zajmuje. Prawda? Dokładnie, dokładnie. No i właśnie na tej podstawie, patrząc sobie na system wynagradzania, to analizując ten case Burtzorga, niestety nie ma jednej jakiejś monografii, książki, która by całkowicie opisała ten case, dlatego wszystkich tych, którzy są na etapie myślenia o książce, to również zachęcam do tego, żeby wziąć taki case firmy Burtzorg i go bardzo dobrze opisać, ponieważ to jest to, co wyróżnia wszystkie praktycznie turkusowe organizacje, czyli większa albo mniejsza transparencja w finansach, tak? Czyli akurat tam jest rzeczywiście całkowita transparencja w finansach organizacji, jasna informacja, ile firma zarobiła, jakie są przychody, jakie są zyski, w rozdzieleniu również na poszczególne zespoły, tak? Czyli każdy zespół również zna swój przychód, zna swoje zyski i tak jakby w tym zespole, no oni podejmują wspólnie zespołowe decyzje o tym, co z tym budżetem robią, który pozyskują od klientów, a dodatkowo każdy zespół się w pewien sposób
zrzuca na działanie centrali, czyli zrzuca na działanie biura takiego centralnego, który wystawia faktury, który ma jakąś administrację, która dba o marketing. I mamy tutaj taką sytuację, że są też jasne widełki, które są jasne widełki płac w zależności od stażu, w zależności od odpowiedzialności, w zależności od kompetencji. I tutaj jak zbadałem i tutaj źródła pokazuję, czyli między innymi z blogów, które bardzo dobrze też opisały na podstawie spotkań z założycielem JOSD Blokiem. Najniższa pensja to 22 euro za godzinę, najwyższa 70 euro za godzinę. Ten średnia pensja, tak, czyli te 22 najmniejsze, 70 najwyższe, gdzieś tam po środku ukryta jest średnia pensja. I wiem, że właśnie to, co my w tym momencie robimy jako Eco Coach, czyli my tak naprawdę testujemy nasz model funkcjonowania, to oni dokładnie robili w taki sam sposób. Czyli oni weryfikowali, jaka ma być stawka dla członka tej organizacji, czyli dla pielęgniarek, po to, żeby zapewnić stabilną sytuację dla organizacji, jak i rozwój organizacji oraz ludzi. I od czego jest uzależniona na przykład taka stawka? Ta rozbieżność od 22 do 70? No właśnie, czyli staż z jednej strony, czyli jak długo ktoś pracuje. Oprócz tego odpowiedzialności, czyli tam mają system wewnętrznych coachów, czyli jeśli dana pielęgniarka ma jeszcze rolę wewnętrznego coacha, no to jest też ta rola dodatkowo jest w zależności od tego, jaki jest poziom kompetencji, jaki jest poziom wiedzy na danej roli, to też jest inna stawka. No i właśnie również między innymi od stażu. Okay. No właśnie, natomiast to, co jest ciekawe, to jest to, że 3% budżetu każdego zespołu jest przeznaczone na edukację. Tak, czyli wypracowują sobie swój własny przychód i później 3% z tego przychodu jest przeznaczone na edukację. No i szósty właśnie tutaj punkt, inwestują bardzo mocno w edukację finansową, w edukację biznesową, uczą przedsiębiorczości tych pielęgniarek, zarówno na zasadzie szkoleń, jak i coachingów indywidualnych, coachingów zespołowych. No i z tego względu te pielęgniarki, członkowie tej organizacji praktycznie od momentu pierwszego, jak dołączą do zespołu, zaczynają budować swoją taką kompetencje przedsiębiorczości. Natomiast przejdę do kolejnego case'u w międzyczasie, ponieważ kolejnym case'em jest firma Crisp Dena i tutaj zaraz udostępnię Wam na stronie internetowej, tutaj mogę na Twoim komputerze, odpalę bardzo ciekawą stronę, która w pewnym momencie mnie zainspirowała i to jest jeden z elementów, co wyróżnia również turkusowe organizacje, że my się wspólnie dzielimy wiedzą, tak? Czyli to, co my w tym momencie robimy, czyli nasz sposób działania, nasz system rozliczania się, to jest tak naprawdę to, że ktoś się wcześniej podzielił swoim metodem. Czyli tutaj to, co mamy w tradycyjnym biznesie, że ludzie po prostu tam strzegą swoich tajemnic firmowych i nie dzielą się tym, kto ile zarabia, jaki mają model biznesowy. No to właśnie to jest to, co się dzieje na poziomie turkusowych organizacji, czyli my wiemy, że im szybciej komuś pomożemy rozkręcić swój własny biznes, tym tak naprawdę przełoży się to na jego sukces, jeśli ten jego sukces będzie duży, to też on za jakiś czas przypomni sobie, że to właśnie od kogoś otrzymał. Czyli tak samo jak ja w pewnym momencie się dowiedziałem o modelu biznesowym Crisp DNA, a dowiedziałem się na jednym z meetupów Management 3.0, gdzie również właśnie tematy turkusowe się również przejawiają. Do tej strony internetowej Crisp DNA, ponieważ to jest w ogóle naprawdę ten model jest niesamowity, ponieważ on jest całkowicie open source'owy. Czyli jeśli ktoś chciałby założyć drugą firmę Crisp DNA w Polsce albo gdziekolwiek na świecie, bierze tą całą stronę internetową, jeśli ma jakieś minimalne ogarnięcie w tematach stron internetowych, to po prostu kopiuje wszystko to samo, zmienia jedynie to pod swój własny język i cały model biznesowy może zaimplementować. I co jest najciekawsze,
że tutaj pracuje, czyli taka właśnie koncepcja dla konsultantów. I tak jak widzimy na stronie internetowej, czyli nie mamy menadżerów, nawet CEO, czyli ten, który założył firmę, nie może kazać komuś coś zrobić, tylko firma opiera się na samozarządzaniu i całkowicie tej transparencji. W systemie, i to jest jeszcze ciekawsze, że firma tak naprawdę nie ma celu generowania zysku, tylko ich celem jest generowanie szczęścia. I wprowadzili swój własny model mierzenia tego szczęścia, czyli mają taki CRISP Happiness Index, który możemy sobie tutaj również zobaczyć, w którym właśnie to szczęście może być zweryfikowane. Tak jak widzicie, macie tutaj od razu link do Google Drive'a, gdzie możecie to również skopiować, wziąć do siebie, jeśli uznajecie, że to jest akurat taki sam CRISP Happiness Index, chcecie zastosować. Natomiast możecie sobie tutaj zobaczyć na to, jaki jest właśnie ownership model. Natomiast to, co w temacie wynagradzania chciałbym tutaj pokazać, to jest ich właśnie model. Tutaj mają swoje, jak podejmują decyzje, natomiast tutaj chcę wejść w tą zakładkę modelu ekonomicznego. Dobra, jesteśmy na etapie modelu ekonomicznego i tutaj mamy miesięczny przykład, jak jeden z konsultantów, który pracuje w firmie CRISP, Joe, jak jest jego pensja rozliczana. W momencie, gdy Joe przepracował 100 godzin dla jakiejś firmy, tutaj też nawet podają dane swoich klientów, prawdopodobnie też mają takich klientów, którzy też nie mają żadnych obiekcji, żeby to udostępniać. I na koniec miesiąca, w momencie, gdy właśnie 100 godzin przepracował, tutaj mamy również konkretną stawkę, przygotowuje fakturę właśnie w Google Drive'ie, że właśnie zgodnie ze stawką, którą on ma ustaloną z nimi, wystawi im fakturę 10 tysięcy euro za styczeń. Natomiast właśnie to całe biuro tego CRISPA, w którym tam siedzi bardzo mało osób, wystawia fakturę do klienta jako CRISP, a tak naprawdę tylko 10% zostaje w samej organizacji CRISP. Czyli tak naprawdę 9 tysięcy wraca z powrotem do niego, czyli Joe wystawia z powrotem fakturę na 9 tysięcy euro do CRISPA. Mhm. Czyli tak naprawdę właśnie firma działa działa w takim modelu, w którym pozwala swoim konsultantom jak najwięcej zarabiać i mimo wszystko, że to jest spółka komercyjna, czyli to nie jest jakaś organizacja non-profit, to zależy im na tym, żeby ta organizacja nie przynosiła zysku. Tylko im lepiej konsultanci zarabiają, tym tak naprawdę to się lepiej przekłada na całą organizację. Tutaj jest również w ogóle rozdzielone to na model roczny, jak i również może się tak okazać, że w momencie, gdy mają za dużo faktur wystawili dla samej organizacji CRISP DNA, to tam się pojawi zysk. I oni wtedy podejmują wspólnie decyzję, co robią z tym zyskiem. Mm-hmm. Najczęściej go minimalizują, ponieważ dla nich zysk to jest problem w organizacji. Mm-hmm. bardzo innowacyjne podejście. Tak, także to jest bardzo innowacyjne podejście. Generalnie jak kiedyś odkryłem ten model, no to właśnie to mnie zainspirowało do tego, żeby wrócić i w taki sposób zaplanować nasze działanie w EcoCoach i zaraz do tego wrócimy. Ponieważ naszym sposobem działania jest to, że mamy, no tak jak zresztą możemy tutaj zarówno ty, jak i ja możemy na ten temat mówić, czyli mamy transparencję w finansach. Zresztą ty tak. Jesteś też pewnie najlepszą osobą, żeby na ten temat mówić, ponieważ ty jesteś CEO tego naszego business unitu finansowego.
czyli takim CFO, Chief Financial Officer, i to jest twoja odpowiedzialność. Także no, mamy tutaj pełną transparencję, czyli często w systemie tygodniowym dzielimy się z całym zespołem, jaki jest nasz stan konta, ile mamy przychodów, ile mamy zysku. Tak? To się dzieje, to oczywiście. Tak samo to się dzieje w codziennych też naszych rozmowach, kiedy rozmawiamy o naszych, w naszych codziennych kontraktach z klientami, ocenie potencjalnych takich szansach, które możemy wykorzystać. No oczywiście po podpisanych kontraktach, jeśli chodzi o sam realizację z samego procesu biznesowego, na jakim etapie jesteśmy, to wszystko jest jawne i transparentne. No właśnie, dokładnie. Czy mamy z jednej strony to, czyli dokładnie to samo, co jest w organizacjach zarówno Burzorg, jak i CRISPR-DNA. No i oprócz tego właśnie u nas jest idea taka sama, czyli my pozwalamy i chcemy, żeby to tak naprawdę coache, którzy dołączają do naszego zespołu, żeby dobrze zarabiali, żebyśmy może nie mieli tak minimalnego procentu, jak jest w CRISP, ponieważ no mamy cel skalowania biznesu i potrzebujemy również zysk w organizacji, żeby inwestować na przykład w kolejne oddziały, w kolejne usługi. No i jeszcze jesteśmy cały czas na etapie wzrostu naszym. Dlatego nasz podział to jest taki, że z 100%, który fakturujemy dla klienta, 60% trafia do coacha, czyli to on wystawia, jeśli ma swoją działalność, to on wystawia fakturę w wysokości 60% kwoty, czyli w momencie, gdy mamy kontrakt z klientem za 10 tysięcy złotych, no to on wystawia fakturę od siebie, od swojej własnej działalności na 6 tysięcy netto. Albo rzeczywiście tutaj jest, czyli 60% jest za prowadzenie procesu coachingowego, a 20% jest za sprzedaż. Czyli jeśli on sam sprzedał ten cały proces i sam prowadzi, to tak naprawdę działa pod marką Eco Coach, natomiast 80%, czyli 8 tysięcy złotych, wystawia od siebie na firmę Eco Coach, czyli tak naprawdę na chwilę obecną 20% nam zostaje na nasze koszty takie biurowe, na opłacenie podatków. Natomiast przy takim systemie, w momencie, gdy mamy ludzi, którzy pracują, mają swoje własne działalności, no to tutaj to też tak naprawdę przychód z jednej strony i koszt z drugiej strony powoduje, że tego zysku nie ma za wiele. No i też tutaj te VAT-y się kompensują. Także z tego względu dokładnie tak to wygląda. No jest to model, który sobie na chwilę obecną testujemy właśnie, żeby zobaczyć, gdzie jest ten taki optymalna forma. Także na chwilę obecną w sumie sam jesteś zarówno tym, który kontroluje, ale też coachem, który pracuje z klientami i sam wiesz, jak to wygląda. No i to też mobilizuje wtedy każdego z coachów biznesowych do tego, żeby być przedsiębiorcą, żeby jednak dbać o swoich klientów, żeby dbać o swoich klientów, dbać o jakość usługi. No i ten model nam się sprawdza i z takim się też z wami dzielimy. Może to was kolejne firmy, które myślą o turkusowej organizacji albo są na tym etapie, jak to zrobić, ponieważ spotykamy się z takimi firmami wieloma, ciągle rozważają, jak można to zrobić dobrze. Tak, bo w wielu firmach w takim tradycyjnym modelu w dalszym ciągu jest tak, że właśnie ten temat takich finansów jest takim tabu, prawda? Z jednej strony właśnie ludzie nie chcą się tym dzielić, no ale właśnie teraz przy takim modelu, jakim właśnie teraz tutaj pokazałeś, a propos właśnie Burzorga i na przykładzie naszej organizacji, no i teraz pytanie, gdyby właśnie inne firmy chciały właśnie coś takiego wdrożyć, co musiałoby się stać, żeby one mogły przejść i w jaki sposób ich zaangażować do tego, żeby ci ludzie byli odpowiedzialni właśnie za te wyniki finansowe, jak ich do tego zaangażować i jak sprawić, że oni po prostu będą taki naturalny nawyk, zachowanie sobie wypracują, że o to powinni dbać i będą czerpać z tego satysfakcję później. Dokładnie, no bo to akurat pytanie to się często zdarza od naszych klientów, którzy interesują się tym tematem i chcą to u siebie wdrożyć, a są często tradycyjnie działającymi organizacjami.
No i rzeczywiście mamy taką sytuację, że tutaj dobrym case'em, który myśmy sami przeszli, jest tak naprawdę case Zigusa, gdzie myśmy, no zarówno ja byłem dyrektorem zarządzającym, prezesem, ty byłeś kierownikiem produkcji i myśmy dopiero po jakimś czasie się dowiedzieli, że to, co Zigus robi, jest właśnie turkusową organizacją i można nazywać to turkusową organizacją. I tam rzeczywiście, tam właśnie przez to może nie do końca można nazywać Zigus turkusową organizacją, bo tam jednak transparencji pełnej nie było w finansach, a przynajmniej na skali globalnej z Niemiec, no myśmy nie zawsze wiedzieli, jaka tam jest sytuacja finansowa u nich. Ja w sumie w Polsce dbałem o to, żeby ludzie wiedzieli, jakie są przychody, jakie są zyski. Tak. No i w sumie na twoim obszarze produkcji, którą rozpoczęliśmy od zera i ty byłeś tam pierwszym, trzecim chyba pracownikiem, bo rzeczywiście koledzy wcześniej zaczęli. Ale właśnie działaliśmy w takim modelu, że cały czas ta świadomość przy takiego właśnie finansowa była w zespole praktycznie od samego początku, prawda? Dokładnie. Czyli nawet jak ja zatrudniałem jeszcze przed tobą konfekcjonerów kabli, to im uświadamiałem, że tak naprawdę są takim startupem. Jeśli oni w ogóle swoją pracę będą robili dobrze, będą mieli więcej przychodów niż kosztów, to się okaże, że ten startup ich się rozwinie i będziemy mogli zatrudnić więcej osób. A jeśli oni będą mieli większe koszty, a przychodów nie będą mieli, no to to wpłynie na to, że po pewnym czasie będziemy musieli ten startup zamknąć. No i rzeczywiście, budując tą świadomość od samego początku, czyli odpowiadając na twoje pytanie, jeśli mamy jakiś nowy business unit, nawet wewnątrz dużej organizacji, która jest, przypuśćmy, pomarańczowa albo bursztynowa, zawsze możemy, tworząc nowy business unit, myśleć o tym, ok, zaczniemy z nimi od razu w sposób taki turkusowy. I tutaj no, prawdopodobnie jeszcze w Polsce nie ma za wiele organizacji, która jest gotowa na to, żeby upublicznić pensje ludzi, tak? I tutaj rzeczywiście na produkcji nie było tego, czyli nie były widełki, które zadbaliśmy od samym początku, ale jednak no, ludzie nie wiedzieli, ile ty zarabiasz i oni też w sumie nie mówiliśmy otwarcie, że oni mogą sobie pomiędzy sobą mówić, no bo to wiadomo, że w firmie czasami powoduje konflikty, bo ludzie się zastanawiają, a czemu tamten zarabia tyle, a czemu tamten zarabia tyle. Tak, chociaż dążyliśmy ewidentnie właśnie do tego, żeby każda osoba mająca jakby to samo zakres odpowiedzialności, ten sam zakres pracy, żeby to wynagrodzenie było zbieżne, prawda? Oczywiście też były różnice, jeśli chodzi na przykład o umiejętności, prawda? Związane ze stażem. To tak, bo to też uważam, że też należy to też rozróżniać, prawda? Bo jeśli ktoś umie więcej, to równie dobrze właśnie też może lepiej zarabiać. Tak, ale właśnie, bo ty wspomniałeś właśnie o właśnie takich samych jakby wynagrodzeniach, że nie były jakby też tak jawnie przedstawiane, ale ludzie wiedzieli i mieli tego świadomość i mieli wpływ na to, jakie są po prostu też jakby takie dodatki, jeśli chodzi na przykład o systemy takie premiowe, prawda? Bo to było też wspólnie jakby też ustalane, prawda? Ludzie mieli wpływ na to poprzez właśnie tą transparencję, dzielenia się tym właśnie, jakie zlecenia wpływają, jaki jest obrót z tym związany, prawda? Jakie mamy koszty i w związku z tym, w jakiej sytuacji finansowej jesteśmy, to dzięki temu były jasne, klarowne zasady, co mogą dzięki temu, oprócz samego wynagrodzenia, otrzymać więcej, prawda? Dokładnie. I to było właśnie też bardzo jasno, precyzyjnie pokazane, gdzie wisiało to po prostu na tablicy i każdy z całej firmy, łącznie z odwiedzającymi nas gośćmi, klientami, mogli zobaczyć, w jaki sposób funkcjonujemy. No właśnie, to też jest w sumie to samo dokładnie, co jak sobie popatrzymy na ten model organizacji firmy Burzorg, to też oni od razu też mówili, że oni też się nastawiają na eksperymentowanie, tak? Czyli zaczęli z bardzo, oni w ogóle praktycznie nie mieli żadnego kredytu, zaczęli z budżetem 20 tysięcy euro, czyli nie mieli jakiegoś dużego budżetu, my w ogóle w Eco Coach nie mamy nawet takiego budżetu, tylko tak naprawdę właśnie też tak inkrementalnie poprzez
kolejne eksperymenty rozwijamy i powiększamy nasz sposób działania. No i dokładnie w tym modelu, o którym mówisz, już w Igusie wtedy, czyli tak naprawdę zaczęliśmy od jednego systemu, pamiętam, tak? I tak. Próbowaliśmy też stworzyć najlepsze rozwiązanie, które by z jednej strony było transparentne, a z drugiej strony by powodowało, że ludzie mają tą taką kompetencję przedsiębiorczości, że staraliśmy się takie kluczowe wskaźniki biznesowe, czyli co da tak naprawdę tej organizacji, tego biznes unitowi sukces, rozłożyć to na czynniki pierwsze i połączyć to z pensją pracowników, tak? Dokładnie. Czyli tam było to jakość bodajże, tak, sprawdzaliśmy jakość. Tak, to była też terminowość. Terminowość prawda, dostawy. I produktywność oczywiście. I produktywność, prawda? Tak samo. Tak, mhm. I to jest właśnie też ciekawe, że na przestrzeni właśnie tutaj kilku lat, praktycznie pięciu lat, te modele były zmieniane kilkakrotnie. Właśnie, mhm. No właśnie. Były testowane, prawda? Jeśli dokładnie. Się okazuje, że pewien model jeden nie działa, albo mhm. działa za słabo, no to wchodziliśmy tutaj właśnie też w dyskusję, w konsultacje właśnie z załogą, żeby wypracować lepsze rozwiązania, prawda? Tak, żeby też wszyscy byli zadowoleni. Oczywiście wszystko też musiało być zgodne z jakimś takim też modelem i jakby musiało być zbieżne z celami firmy, prawda? No ale w ramach tego były zawsze właśnie konsultacje i wypracowaliśmy rzeczywiście w ciągu praktycznie przez ostatnie 2-3 lata funkcjonowania był już wypracowany nowy model, gdzie rzeczywiście też pracownicy brali w tym udział, są świadomi tego, że to powstało dzięki nim samym, tak? Dokładnie. Dzięki temu to uzyskujemy większą motywację, tak, dokładnie. Że oni sami wierzą w to, że to jest ich firma, tak, że się angażują w to, co robią i dzięki temu tak naprawdę to oni też czują się ojcami tego sukcesu, tak? Czyli dzięki temu też zwiększają swoją pewność siebie, ta zwiększona pewność się przekłada nie tylko na ich pracę, ale później przekłada się na dom, na rodzinę, na dzieci. Dokładnie. Także dlatego też taki ma wpływ też, nie tylko taki mały, że patrzymy, że tworzymy organizację, która generuje zysk, tylko właśnie dlatego mówimy na poziomie turkusowych organizacji o pewnej zmianie, która następuje, że ta zmiana następuje, rozszerza się znacznie dalej, podnosząc świadomość ludzi. No ja tutaj na etapie, na przykładzie Igusa jeszcze odpowiadając na to pytanie i takiej transformacji, którą my sami zrealizowaliśmy, to też jest ten przykład, jak ja wdrożyłem taką stuprocentową transparencję w finansach w małym zespole web deweloperów. Tak, ponieważ właśnie to było na tym etapie, jak już przeczytałem Pracować Inaczej Frederica Laloux i zobaczyłem, że to Igus nie jest jakąś odosobnioną, dziwną firmą, tylko tych organizacji jest więcej. No i rzeczywiście też właśnie już to był też taki okres, w którym ja też podjąłem decyzję, że odchodzę z organizacji i to też... Bardzo dobrze się dogadaliśmy o tym całym odejściu, czyli w sumie ja chciałem odejść szybciej, ale organizacja chciała wdrożyć dobrze nowych liderów i dlatego wydłużyliśmy ten okres. No i właśnie przez praktycznie, no tam było prawie rok, byłem odpowiedzialny za taki samozarządzający zespół web deweloperów, czyli tak naprawdę ja się stawiałem w roli, ze względu na to, że oni pracowali w Scrumie, to ja się stawiałem w takiej roli Scrum Mastera dla nich, czyli takiego bardziej wspieracza niż kogoś, kto ma im mówić, co mają robić, ponieważ ja nie byłem w stanie im mówić, co mają robić, ponieważ nie byłem w tej roli. Oni mieli product ownera, mieli w Niemczech i oni wspólnie z product ownerem ustalali swoje projekty, nad którymi pracują. Natomiast w pewnym momencie, w momencie, gdy było ich czterech i były tematy takie, że mieliśmy ewidentnie oni rozpoczynali na różnym etapie swoją pracę. Jeden miał 25 lat, drugi miał 35, czyli ogromna też rozbieżność wiekowa i w doświadczeniu. Jeden miał tam dwójkę czy trójkę dzieci, ten był singlem i mieli też różne pensje, takie, że one nawet chyba dochodziło to, że jeden miał 100% wyższą od drugiego.
No i w pewnym momencie miałem taką sytuację, że właśnie zainspirowany tymi turkusowymi organizacjami, też mając tutaj, dogadując też takie zielone światło od strony centrali w Niemiec, że okej, tutaj eksperymentujemy z modelem działania takim turkusowym, że po prostu ujawnimy, zadałem im po prostu pytanie, czy chcą ujawnić swoje własne pensje. Oni powiedzieli, no pewnie, że tak, my przecież oczywiście to już dawno wiemy. No właśnie, i bo to był taki okres, w którym ja miałem teoretycznie z nimi rozmawiać na temat ich własnych pensji, podwyżek, czyli no, to jest jeden z najcięższych obowiązków menadżera, który po prostu spędza czas, często ma jakieś ograniczenia odgórne, ludzie chcą więcej, tutaj nie może więcej dać, tak? No i jak ja myślałem o tym, to myślałem, kurczę, tutaj godzinę na jednego, 4 godziny, później musimy to przemyśleć, oni pewnie wyjdą z jakimiś tam swoimi roszczeniami albo w ogóle potrzebami. No i stwierdziłem, ok, no to w takim wypadku, czy możemy je utransparentnić, tak, i zrobić je w turkusowy sposób. No i rzeczywiście zrobiliśmy je tak, że oni się od razu powiedzieli, kto ile ma. Czyli zamiast moich godzinnych spotkań zrobiliśmy jedno zespołowe, które potrwało 15 minut. Ja zadałem pytanie, oni powiedzieli, że jak najbardziej tak. No ja im powiedziałem, jakie mamy założenia biznesowe dla każdego biznes unitu w IGUS-ie, które były tak naprawdę zdroworozsądkowe i tak działają większość dobrze zorganizowanych organizacji, ma taki prosty model, czyli że planuje sobie, że 10% przychodów powinno trafić do zysku netto. Tak, i im powiedziałem, że zarówno ja w Polsce, jak i każda, jak i ja w Rosji albo w Singapurze, dokładnie działałem w takim samym modelu. Wszystkie firmy działają w takim samym modelu, nawet business unity, które są wewnątrz organizacji. No i jeśli oni są w stanie właśnie samozarządzać tą organizacją i stworzyć model dla swoich własnych pensji, który będzie generował ten zysk, wiedzą dokładnie, kto jest ich klientem, ponieważ dla nich klientem było IGUS Niemcy, czyli wiedzieli, znali swojego klienta, no to tak naprawdę ustaliliśmy, że kończymy to spotkanie po tam, nie wiem, 15 minut, pół godziny, to był maks. Oni przemyślą to i wrócą z powrotem za tydzień. Ja jedynie będę tym, który zakomunikuje to Niemcom, żeby Niemcy też wiedzieli, na jakiej zasadzie my działamy. No i oni po tygodniu przyszli, ok, mamy w ogóle rozwiązanie, stwierdzili, że wyrównują swoje pensje, właśnie też zainspirowani turkusowymi organizacjami i samozarządzaniem. Stwierdzili, że nieważne, kto ma jaką staż albo kto ma jaką wiedzę, ważne jest, kto ile dostarcza wartości organizacji. Tak to sobie pomiędzy sobą ustalili. No i przy okazji to ich też zmotywowało do tego, że skoro są takim biznes unitem, to oni sami powiedzieli, to my będziemy chcieli go powiększać, tak? Czyli że będą chcieli się właśnie wykazywać, że będą w Polsce robili takie rzeczy, które tam kolegom z Niemiec wyjdą tutaj oczy na wierzch i będą się dziwili, jak Polacy potrafią rewelacyjnie pisać oprogramowanie i robić efektywnie rzeczy. No i tak naprawdę miałem 2 spotkania, zamiast mieć 8 godzin i mnóstwo stresu, i tego stresu by mieli również oni, to skróciliśmy to do 2 spotkań po pół godziny i mieliśmy sprawę załatwioną. Tak, niesamowity taki wpływ na efektywność, prawda? Mm-hmm, dokładnie. Z drugiej strony też zespół się z czasem powiększył, prawda? Oni się przy okazji tym zintegrowali, czyli musieli ze sobą to dogadać. Oprócz tego wywołało to wewnętrzną motywację u nich, także to naprawdę same pozytywne case'y, czyli odpowiadając na to twoje pytanie, to jest właśnie to, czyli w momencie, gdy macie taką sytuację w organizacji, że macie świadomych ludzi, którzy właśnie już są w stanie się dobrze dogadywać ze sobą. Nie ma tam jakichś barier komunikacyjnych w zespole, nie ma konfliktów, to można to przekierować do samego zespołu i ewentualnie zadbać o jakiś proces facylitacji, coachingu zespołowego, żeby oni to sami wypracowali. A masz właśnie jakieś doświadczenia w tym, że jeśli w zespole rzeczywiście pojawią się takie osoby, którym na przykład pewne rzeczy nie odpowiadają, prawda? Jak wtedy taki zespół zintegrować? No właśnie, także to jest bardzo dobre pytanie, ponieważ takie sytuacje się szczególnie w tradycyjnych organizacjach zdarzają, czyli tradycyjne organizacje
pojawiają się konflikty. Też trzeba jasno powiedzieć, że w turkusowych organizacjach też się pojawiają konflikty. Tak? To nie jesteśmy jakimiś w ogóle nie wiadomo aniołkami, którym się nie zdarza cięższy dzień. Tak, że jesteśmy normalnymi ludźmi, natomiast mamy narzędzia do tego, żeby sobie z takimi sytuacjami radzić. Czyli na przykład z mojego doświadczenia i to, co już wielokrotnie przerabiałem, to jest na przykład konflikt w organizacji, coaching zespołowy. To jest naprawdę jednym z najlepszych narzędzi. Coaching medium zespołowy, który czasami przy pracy z konfliktem sięga do narzędzi mediacyjnych, właśnie do takiej pracy z celem, do rozmów na różnym poziomie, ponieważ to, co często powoduje konflikt pomiędzy ludźmi, w sumie taka prosta rzecz, ale wiele ludzi na to zwraca uwagę, czyli przestrzeń. Tak? Czyli środowisko, jak my tutaj jako coacha, to wiemy, że mamy nasz system funkcjonowania w świecie oparty na różne sposoby i na różnych poziomach różne rzeczy nas motywują albo demotywują. Czyli konflikty się często pojawiają na poziomie środowiska, czyli ktoś tam, nie wiem, mam swoje biurko, a ktoś mi coś położył, kubek na moim biurku. Po prostu to potrafi doprowadzić ludzi do wściekłości, tak? Albo, że mają tam jakiś, nie wiem, na przykład produkcja ma wydzielone swoje miejsce, a tak to się często zdarza, tak? Magazyn, w którym produkcja ma wydzielone miejsce, a na przykład tam handlowcy trzymają sobie jakieś katalogi, no i później konflikty, a bo wyście mi tam coś położyli na tym, w tym miejscu. No i tutaj narzędzia coacha, które pomagają zlikwidować ten konflikt, to jest to, że my tutaj w gronie coachingowym mogę używać slangu, czyli chunk up, czyli tak naprawdę podążamy wyżej do czegoś, co tych ludzi łączy, czyli prawdopodobnie nawet jak oni się konfliktują w zespole i to jest produkcja mówi jedno, zespół mówi drugie, ale jak zaczynamy ich pytać na przykład o wspólne wartości, tak, to się zaczynają pojawiać wspólne wartości, obsługa klienta, pomaganie innym, tak, uczciwość, tak, często w organizacje łączą dobrze zarządzane organizacje właśnie dbają również, dobrzy liderzy, świadomi liderzy dbają o uspójnienie wartości, o dobieranie ludzi w taki sposób, żeby te wartości były spójne. No i właśnie z tego względu, jak zaczynamy pytać ludzi, ok, konfliktujesz się o to kawałek podłogi na magazynie, ale popatrz, jakie są twoje wspólne wartości, dlaczego robisz to, co robisz, dlaczego też ten kolega z magazynu też dokładnie robi to samo, co robi, tak? Że robi też dla, widocznie ta firma też jest waszym wspólnym dobrem, jeśli w ogóle wy zadbacie o tą firmę i to jest też wasza wartość, co łączy was ze sobą, że ta firma generuje zysk, to zarówno ty dostaniesz swoją pensję, on dostanie swoją pensję, będziecie mogli swoje własne rodziny. I tutaj mamy jako coachem mnóstwo narzędzi do tego, żeby pokazywać ludziom, że okej, to jest tak naprawdę konflikt, warto pamiętać też, że konflikt jest, warto go doceniać, tak? Ponieważ w ogóle ludzie, którym nie zależy na organizacji, to oni się nie konfliktują. Dokładnie. Oni po prostu wszystko mają gdzieś i im nie zależy i oni się nie konfliktują. Dlatego to, że się pojawiają konflikty, to jest jedynie sygnał do tego, żeby ludzi docenić, że oni są zaangażowani, że im się chce i że widocznie w ogóle jest coś takiego, co oni zauważają, a ktoś inny nie zauważa, tak? Dlatego my na przykład turkusowe organizacje, zresztą my tak samo, korzystając z narzędzia Hola Spirit, mamy to tensions, tak? Czyli mamy te issues, które możemy zawsze wrzucić do naszego spotkania takiego operacyjnego. Mamy tak zwane napięcia, czyli właśnie takie źródło potencjalnych konfliktów, żeby to zakomunikować, że ja coś widzę, co może ktoś inny nie widzi i to powoduje, że
że może organizacja za 4 miesiące, oni czegoś nie widzą, ja coś widzę i to jest sygnał do tego, żeby się tym zająć, żeby coś dopracować, żeby poprawić, żeby zadbać o jakąś grupę klientów, którzy została niezadbana, ponieważ to powoduje właśnie to, że też ludzie są coraz bardziej zaangażowani. Mhm, dokładnie. A jeszcze właśnie wracając do właśnie do tego właśnie w modelu właśnie też igusowego, właśnie też właśnie wspomniałeś o to, że jeśli taki konflikt się rzeczywiście pojawia i żeby móc takie wspólne wartości znaleźć, to prawda, to wtedy my też zrobiliśmy coś takiego, że wcześniej już też zrobiliśmy wspólne spotkanie w całej firmie, żeby te wartości właśnie wypracować, prawda? Dokładnie. Się rzeczywiście konflikt pojawi, to jest wtedy łatwość jakby odwoływania się do tego, co wspólnie wcześniej ustaliliśmy. Dokładnie, prawda? Dokładnie. Myśmy wcześniej rzeczywiście pracowali nad wspólnymi wartościami i wypracowywaliśmy te, które były też wywieszone po prostu jawnie na tablicy. No właśnie, żeby każdy też miał świadomość i cały czas wgląd do tego, czym firma się kieruje. Nawet na samym początku rekrutacji, tak, czyli też często ludzie byli zapraszani do firmy, to też od razu pokazywaliśmy wszystko transparentnie. No i zresztą, tak jak jest na przykład u nas w EcoCoach, no to nawet nasze wartości, zasady są opisane na stronie internetowej i dostępne dla każdego w zakładce zespół, jeśli byście chcieli zobaczyć. Mamy nagranie, które tutaj Waldek realizuje z nami, także dziękujemy Waldku i na pewno upublicznimy to na naszym kanale YouTube. Super. Dobrze, no to co? Także dziękujemy Wam bardzo serdecznie za spotkanie i miłego dnia Wam życzymy i do zobaczenia wszystkiego. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia następnym razem. Już za miesiąc.